Kaczyńskiego, marszałku Sejmu Senatu i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Rząd i Prawo i Sprawiedliwość wyciągają ponownie rękę do opozycji i proponują m.in. co piąte posiedzenie Sejmu porządek ustala opozycja. Ale równocześnie prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi: mamy do czynienia z działaniami przestępczymi, prosimy opozycję o poszanowanie prawa. A z nami jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, jak pan przyjmuje to wystąpienie najważniejszych osób w państwie dzisiaj? One przemówiły, one wciągnęły rękę do tych, którzy również okupują salę sejmową. Jarosław Kaczyński mówi o takim przedstawicielu opozycji, liderze opozycji. Na te słowa wychodzi Ryszard Petru i mówi: no to może ja tak mniej więcej bym zinterpretował jego wypowiedź, ale wydaje się, że opozycja nie bardzo teraz chyba wie co robić, jak się wycofać z tej żenującej sytuacji, w którą wpędziła Polskę. To znaczy Roman Polański i Nikita Michałkow zaproponowali mu rolę w swoich filmach. To były role udane. To jest ładnie powiedziane. Jedna rola właściwie jest żartem, oczywiście to tylko Polański mógł wymyślać, a druga co? A druga z kolei, można powiedzieć, chociaż dotykająca tematu burleski i takiego teatru, na tyle poważna, że dzięki niej na scenie dostał drugą nagrodę w Cannes aktorską. Także jeden, można powiedzieć, taki sukces krytyki, który oczarował świat w 1987, a z drugiej strony mamy coś, które było na pewno sukcesem towarzyskim, można powiedzieć. Film Mastroianni pochał zarówno Polaków, ale szczególnie Rosjan. Ponoć przyjaźń z Michałkowem to było morze wódki zaraz po każdym dniu zdjęciowym i mieli takie zdanie, że Rosjanie są jak Neapolitańczycy, mogą swoimi łzami uzupełnić talerz. Ludzie to bardzo, bardzo czuć się spokrewnione jakby z taką duszą rosyjską, zresztą ta nostalgia był zafascynowany tylko Michałkowem, ale też i Tarkowskim. Także bardzo odmienne role. No, niektóre przedmioty w panią poseł także leciały. Który jest robiony na zasadzie spłacenia długów. Polański napisał to w kilka dni. Też zagrał w tym filmie taką kultową rolę, można powiedzieć, że żołnierzka pana Moskito. Można sobie gdzieś tam zobaczyć, ale no jest takie to softporno delikatne, inspirowane Alicją z Krainy Czarów. Mastroianni, który wyśmiewa ten stereotyp latinowera, bo jest właśnie tym, czym nie chciał być. Takim brzuszkiem chodzi w szlafroku białym, jak tam z papierosem, z okularach i tylko próbuje zaciągnąć wózka tę Alicję filmową. Także wyśmiewa tam się ze wszystkiego i nawet Polański, robiąc film coś, co właściwie jest o niczym, z genialnym gdzieś poczuciem humoru wyśmiewa, czy to zdaje Mastroianni pole, żeby wyśmiać stereotypy, które były z nim związane przez wiele lat. A z Nikitą Michałkowem film Oczy Czarne z 1987, to jest taka wariacja Michałkowa na temat Dana Spiska. Z Mariną Wladek, która robiła bardzo dużo filmów też na linii Włochy-Rosja, też grała u Federigo, nazwisko, które wspominaliśmy wcześniej, z którym też pracował Mastroianni. I co ciekawe, zagrała tam też Silvana Manga, jedna z pierwszych miłości Mastroianniego. Marcello Mastroianni i Federico Fellini mieli różne pasje, ale przede wszystkim zarówno Mastroianni, jak i Fellini lubili kłamać. Tak, spotykali się na takich, można powiedzieć, walkach kłamstw, na ile taka partia szachów, na ile wśród można pomóc kłamać i świat. Do tego stopnia to było zabawne i do tego stopnia też trzymano powagę w tych kłamstwach. Było to z naszej perspektywy zajęcie absurdalne. Może też, panie profesorze, ta radykalizacja następuje, że oni po prostu bronią swojej skóry, bo może to dostawali do tej pory tak niewiarygodnie wielkie pieniądze, przywileje, możliwości prywatyzacji, możliwości reprywatyzacji, jak w Warszawie, Amber Goldy, wszystkie te afery, ośmiorniczki, no tego wszystkiego, oni są dzisiaj pozbawieni, a być może niektórym z nich grozi zwyczajnie za przestępstwa, których być może się dopuszczali, także jakaś odpowiedzialność karna i oni dobrze o tym wiedzą i dzisiaj po prostu bronią tego jak niepodległości, bo po prostu boją się, że przyjdzie taki dzień, że pójdą za przeproszeniem do ciupy. Ale wróć po tygodniu i wróć, żeby przynajmniej było to 8 kilometrów.
Mastroianni pojechał. No, w Stellini tego nie sprawdzał, oczywiście, to była Szwajcaria, ale rzeczywiście go nie było wtedy w kraju. Wrócił nie po tygodniu, a po dwóch i wrócił taki sam. I jak wrócił już do Stelliniego, to Stellini się tak spojrzał i mówił, no jedyny sukces, że nie przytyłeś. Czy taki aktor jak Marcello Mastroianni to jest na tyle niepowtarzalne zjawisko, taki meteoryt, że właściwie nie ma mowy o żadnym następstwie, czy też można dostrzec w tej chwili we włoskim kinie, czy w kinie światowym jakieś przykłady nie wiem, naśladownictwa, czy też po prostu kontynuacji, czy on ma, czy możemy przywołać przykłady aktorów, którzy gdzieś przypominają nam tego bohatera filmowego. Wydaje mi się, że trudno jest znaleźć kogoś, kto dosłownie ma taką samą karierę. W zasadzie, że ten transfer włosko-hollywoodzki, tutaj ten element podkupienia przez Stany Zjednoczone, takiego dziwizmu, jak to Włosi mówią, który był w całym świecie, bo Marcello Mastroianni to jest marka. Nie ma osoby, jak już powiem, Alberto Sordi, czy będę wymieniać innych, to jest może dzisiaj mniej znane, ale Mastroianni, moim zdaniem, to jest marka. Sami Włosi uważają, że jest nie zapomniany, co jest bardzo ciekawe, bo z polskiej perspektywy, też o tym rozmawialiśmy, wydaje się to być dziwne, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Złota Para, ale żadnych publikacji, żadnych wznowienia filmów, także gdzieś tam, być może teraz z okazji tych 20 lat smutnej rocznicy będzie jakieś wznowienie, jakieś retrospektywy, ale nie jest to postać, która jest przypominana, to jest taka gwiazda, która gdzieś tam sobie lśni i właśnie tego następcy nie ma. Po części, patrząc na to, co zrobił Paolo Sorrentino z Wielkim Pięknem, uważa się, że Tony Servillo to jest właśnie taki ostatni będzie piwo na wzór Mastroianniego, czyli aktor, który odbierał nagrodę na Europejskiej Gali, bo też dostał ją 2-3 lata temu, został namaszczony przez samą Kate Blanchett, która była tam gościem, tak czy gdzieś są, że ona go pocałowała w rękę, czy gdzieś tam chodził. Także takim gwiazdorem jest ponad Tony Servillo. Tyle, że Tony Servillo jest tak, aktorem teatralnym, który ma takie bardzo silne zapowiedzi teatralne, a Mastroianni, to jest niesamowite, to jest człowiek, który z taką lekkością grał, traktował przede wszystkim grę jako nie pracę. No fajnie jest grać, fajnie jest robić filmy, bo to właściwie lepiej niż pracować. W ogóle tego nie traktował jak pracę. Jak to jest możliwe, że jaki może być lepszy żywot od tego, że przyjeżdża rano po ciebie limuzyna, jedziesz na plan, masz tam jedzenie, masz tam alkohol, palisz papierosy, dają ci piękną dziewczynę, którą musisz przywieźć na potrzeby filmu, potem wracasz, potem na drugi miejsce samorzeń. Inna szkoła, inna szkoła patrzenia, czyli właśnie talent naturalny. Także wydaje mi się, że czy trudno takiego aktora znaleźć, jeśli tak, to mówi się o takiej prawie, jak mówi być Stellini, Mastroianni, właśnie o Tony Servillo i Paolo Sorrentino. Nie zobaczymy, jaki będzie kolejny film tej dwójki, no bo po Wielkim Pięknem, po Wielkim Pięknie ten projekt, który robił Sorrentino, Młodość, to też był z innymi aktorami, także zobaczymy teraz, czy to Servillo, na przykład Sergio Berlusconi, no to ma być kolejny film. Także gdzieś tam w sposobie bycia, patrząc nawet, jak jest emploi aktora w Wielkim Pięknie, no to tu jest taki Marcello Mastroianni 2.0 się żartowało, że od garnituru, w sposób bycia, tam właśnie autoironię, gdzieś tam cyniczne, melancholijne spojrzenie, to jest współczesne Marcello Mastroianni, aczkolwiek Servillo wielokrotnie podkreśla, że nie jest tak przystojny i że to jest obrażanie tak naprawdę, że jeżeli Bogiem jest Mastroianni, to ja co najwyżej nawet nie jestem księdzem, a może jakimś tam pomocnikiem. A dobrze, że o tym mówić, bo no, chciałam to na koniec zaznaczyć, że jednak Servillo przy całym swoim uroku, no i tak nie ma urody Marcello Mastroianniego i nie ma tego czegoś, nie ma tego właśnie pewnego wdzięku, leniwego wdzięku, który miał Marcello Mastroianni. I właśnie dlatego wydaje się, że Servillo może jest aktorem, który gra rolę w jakiś sposób nawiązujący do tego, do ról Mastroianniego, ale postacią, którą można by było zrównywać Mastroianni. Bo jednak, zresztą to jest inna epoka. Wtedy Mastroianni to jest też kalkulacja czasów, w którym Włochy jeszcze były trendseterem, liczyły się na arenie Unii Europejskiej. Ten kontakt też amerykańsko-włoski z tych lat powojennych, czyli takiej wspólnej pracy gdzieś na linii kinematografii, żeby też spłacać długi, które Włosi przecież mieli u Amerykanów, to było coś, co się nie powtórzy też w tej epoce lat 60. Już szybkie życie, tak jak mówiliśmy, stworzyło rzeczywistość, której nie było i rzeczywistość włoska musiała doganiać to, co chwilnymi wymyślili. Tę twarz, która tę wizję tak naprawdę reklamowała na każdym możliwym plakacie, czy też w kinie, to był Marcello Mastroianni. To jest o tyle ciekawe, że jeśli Państwo bardzo krótko przypomnijcie sobie taki film Rozwód po włosku, gdzie Marcello wychodzi ze swojego właśnie z takim baroku,
baronem Fafet, baronem Trwalu, też go tak nazywają, który chce zabić swoją żonę, żeby być młodszą kobietą. To zresztą z rozwodu po włosku jest słynne zdanie, że życie zaczyna się po 40. Do tego stopnia to było trudno, żeby policja nie broniła, no w sposób, no absolutnie, powiedziałbym, idzie w domu do kina, ma słodkie życie i widzi siebie na ekranie. Divizmo to jest system gwiazd na filmu hollywoodzkiego z lat 20-30, czyli mamy divy kobiece albumerskie, które są pewnych grup ludzi, ekranu, którzy zachowują się jak dzicze. Zresztą proponuję, żebyśmy posłuchali, panie profesorze, jak zaatakowano minister edukacji narodowej, ludzie, którzy chcą uczyć polskie dzieci i zajmować się reformą edukacji, atakują w ten sposób minister edukacji narodowej. Także to jest nie do powtórzenia jako pewien kontekst epoki, ale wydaje mi się też, że materialnie to też jest ta epoka taśmy filmowej i mimo tego to świadomo, że to jest to, że miał reżyserów, którzy potrafili z niego wydobyć i go w taki sposób pokazać. On w ogóle się nie sprawdzał tak samo w teatrze i uważam, że w teatrze jest okropny. Bo jest w tym filmie, kamera na mnie widzę, wiem co robię, wiem co mówię, a w teatrze powiem swoje role i nie wiem co mam ze sobą robić, nie mam stanu, co mam robić z rękoma. Także to jest tak, że on widział to, że jest produktem kinowym, miał tego świadomość, ile dzisiaj nasze filmy są kontrowersyjne, ale oni też tak patrzyli, że jest pewna magia ekranu, jest jakaś alchemia, która światło, taśma filmowa, bo to jest ten dym papierosowy, mam też zbudowane, takie określenia od edukatorów. Wspomniał pan profesor także o tym, że Jarosław Kaczyński chciał odwiedzić grupę brata i także jego samochód został zaatakowany przez kodziarzy czy środowiska sprzyjające. No i co na ten temat mówi obrońca demokracji pani poseł Pomaska? Jarosław Kaczyński musi się liczyć z tym, że będzie rzeczywiście te formy protestu widział w różnych miejscach. Albo się cofnie, albo rzeczywiście będzie miał kłopoty z poruszaniem się po kraju. Poseł Pawłowicz przy wyjściu z Sejmu zostaje zaatakowana. Rzucają w nią różnego rodzaju plastikowe butelki, wyzwiska, naruszają nietykalność i jest to poseł na Sejm Rzeczypospolitej, a były prezydent Bronisław Komorowski cieszy się. Proszę Państwa, mamy także swoje satysfakcje. Ja miałem wczoraj satysfakcję, oglądając, co się przedwczoraj, oglądając jedną ze znanych pań posłanek partii rządzącej, gdy dźwękała z polskiego Sejmu pod eskortą misji państwowej. W proteście przeciwko tym planom wystąpił jeden z posłów Platformy Obywatelskiej. Forma wystąpienia nie spodobała się marszałkowi Sejmu, który postanowił wyprosić posła. Panie profesorze, poza tym, że Bronisław Komorowski objawia się po prostu, że mieliśmy głupiego i nieodpowiedzialnego prezydenta, czy to także można uznać za podżeganie do nienawiści i do czynów przestępczych, skoro jest satysfakcja z tego, że atakuje się posłów? Wywołało falę protestów. Przed Sejmem pojawił się Komitet Obrony Demokracji Stowarzyszenia Obywatelskiego i zwolennicy opozycji. Protesty wstarła także opozycja pozaparlamentarna. Ta instalacja, która odgrodziła wczoraj nad ranem teren parlamentu, to wzmocniony barierkami płot. Sięga on aż do połowy jezdni ulicy Wiejskiej i odcina manifestujących od bezpośredniego sąsiedztwa z wjazdami do kompleksu sejmowych budynków. Płot jest, ale wśród protestujących nie oznacza to mniejszej determinacji. Jestem po prostu przerażona tym płotem, tą dużą ilością policji. Przyszłam w górę, to było żółto od tych kamizelek policyjnych. Po prostu zaczęłam się bać i chciałam się płakać. To jest straszne. Władza jest się bardziej odgradza się od narodu. Ja osobiście jestem tutaj dlatego, żeby bronić wolnych mediów, żeby nie było cenzury i żeby po prostu w Sejmie odbywały się normalne głosowania, żeby była możliwa dyskusja, a nie tak jak to jest do tej pory, szczególnie pod kierownictwem marszałka Kuchcińskiego. Pod pokazuje tylko większą determinację z drugiej strony. Znaczy druga strona, mam wrażenie, że się boi. Myślę, że nasza determinacja nie spadnie. Pewnie u niektórych wzrośnie, tak? Bo jest też sprawa indywidualna. Natomiast na pewno nas to nie zniechęci. Na terenie Sejmu i w bezpośrednim jego otoczeniu były wczoraj setki policjantów, dziesiątki radiowozów. Mundurowi czuwali nad bezpieczeństwem parlamentarzystów i manifestujących. Do nich, tych, którzy od wielu godzin protestowali na Wiejskiej, zwracał się z ustawionej tam prowizorycznej sceny lider KOR Mateusz Kijowski. Nasza prosi apasę, bo władza zaczyna wykonywać dziwne ruchy. To znaczy, że nas zauważają.
momentami udają, jakoby się wycofali trochę. Potem okazuje się, że uderzają w innym miejscu, rozstawili płotek, żeby się odgrodzić od obywateli. Władza dzisiaj przeprowadza rewolucję, a my jesteśmy kontrrewolucjonistami. Bronimy państwa, bronimy podstaw demokratycznego ustroju. Kulminacyjnym momencie protestu w okolicach południa. Wczoraj przed Sejmem było kilkaset osób, wieczorem już kilkadziesiąt. Ludzie Nolszówka, Polskie Radio 24. Autopromocja. Polskie Radio 24. Najnowsze informacje z Unii Europejskiej na antenie Polskiego Radia 24. Euroserwis. W poniedziałek do piątku o godzinie 8.16. Całe to przygotowanie, to szukanie na siłę męczeństwa. Dalej męczeństwa, który będzie pobity przez policję, który będzie gdzieś tam leżony czy atakowany. Miał być tym poseł Szczerba, ale cóż takiego spotkało posła Szczerba w porównaniu z tym, co spotkał poseł Pawłowicz. Słyszę też, panie profesorze, o tym, jak okupują tę salę, ponieważ tam według zarządzenia zresztą wspomnianego Bronisława Komorowskiego, gdyby był marszałkiem Sejmu, posłowie poza posiedzeniami nie mogą przebywać na sali Sejmu, tylko uprawnieni pracownicy, tam powiedzmy jakiś nadzór, sprzątanie, coś takiego. No oni tę salę okupują, no, zachowują się prawie tak, jakby tam im się nie wiadomo co działo, że zimno, że takie różne historie, ale później idą do łazienki, pomalują się pomadką, czymś tam, jakiś puderek sobie nałożą, który zawsze mają w torebkach, no i biegną do tego studia takiej telewizji, siakiej telewizji, takiego radia, a ich mają pod dostatkiem, ponieważ media liberalne, lewicowe, to przecież lwia część całego rynku medialnego w Polsce, które również podsycają nastroje. Swoich rodaków opuszczających Tunezję podczas tak zwanej arabskiej wiosny. Przedstawił się jako nieletni, umieszczony został w ośrodku dla młodocianych imigrantów na Sycylii. Po kilku miesiącach pobytu dopuścił się tam szeregu aktów wandalizmu i innych przestępstw. A ponieważ był już pełnoletni, stanął przed sądem i skazany został na 4 lata pozbawienia wolności. Po odbyciu kary próbowano odesłać go z powrotem do Tunezji. Tamtejsze władze nie wykazały jednak żadnego zainteresowania. Po pewnym czasie młody Tunezyjczyk otrzymał nakaz opuszczenia Włoch. Wiadomo, że w lipcu ubiegłego roku dotarł do Niemiec i że od kwietnia tego roku był tam tolerowany. Marek Lener, Polskie Radio, Rzym. Niemiecka prokuratura podejrzewa, że to Hamrich umówił się za kierownicą ciężarówki, która wjechała w górę na jarmarku bożonarodzeniowym. W kabinie samochodu znaleziono jego dokumenty. W zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie zginęło 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Jedna z ofiar śmiertelną to polski kierowca ciężarówki, którego pojazd wykorzystano do przeprowadzenia ataku. Udało się wznowić ewakuację cywilów z syryjskiego miasta Aleppo. Przez ostatnie godziny operacja była wstrzymywana z nieznanych powodów. O szczegółach Wojciech Cywielski. Syryjska telewizja państwowa pokazała wieczorem autobusy z mieszkańcami Aleppo opuszczające miasto. Wznowienie operacji potwierdzili też przedstawiciele ONZ. Autobusy zmierzają teraz w stronę zachodnich części Syrii, prawdopodobnie w kierunku prowincji Idlib, kontrolowanej przez umiarkowaną opozycję. Wcześniej przez kilkanaście godzin około 6 tysięcy Syryjczyków czekało na transport z Aleppo. Powody wstrzymania operacji nie są jasne. Rządowa agencja prasowa sama twierdzi, że był to efekt wstrzymania przez rebeliantów podobnej ewakuacji dwóch wiosek w prowincji Idlib. Agencja pisze, że rebelianci przetrzymywali 21 autobusów z cywilami, ale pojazdy miały już zostać, tu cytat, uwolnione. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża szacował wcześniej, że do tej pory udało się już wywieźć z Aleppo 25 tysięcy osób. Tureckie władze podawały liczbę 37 tysięcy osób. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka twierdzi, że ewakuacja przekroczyła już ostatnią fazę, a rząd Baszara al-Assada ma już pełną kontrolę nad terenem. Wojciech Cywielski, Polskie Radio. Syryjska wojna domowa kosztowała życie co najmniej 300 tysięcy osób. 11 milionów ludzi uciekło ze swoich domów. Większość z nich przeniosło się w inne regiony Syrii lub do sąsiednich krajów, takich jak Liban, Turcja czy Jordania. Wracamy do kraju. Prawo i Sprawiedliwość proponuje współpracę opozycji. Premier Beata Szydło, marszałkowie Senatu oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.
później dzielić się opłatki. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę część. Będziemy przyglądać się sprawie, bo ona, choć wydaje się wyciszana, to mimo wszystko może być cały czas rozwojowa z racji tych jakichś takich ambicji, no, czegokolwiek, ale raczej nie należy się spodziewać rozsądku u wszystkich, oby większość była rozsądna. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Za chwilę, proszę Państwa, jeszcze jedna rozmowa, bowiem dzisiaj został przez pana prezydenta mianowany prezes Trybunału Konstytucyjnego. I sądzę, że właśnie w tej dyskusji parlamentarnej, w tej rozmowie na temat spraw gospodarczych, możemy bardzo dużo dobrych projektów dla Polski wspólnie podjąć. Politycy PiS zaapelowali też do opozycji o powrót do normalnych działań w Sejmie. Witam pana, Polskie Radio. Dzień w zachodniej połowie Polski pospolnie lub zachmurzenie małe, ale na północnym zachodzie stopniowo wzrosną te zachmurzenia do dużego, a po południu na wybrzeżu oraz Pomorzu słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, ale w rejonach mgieł jeszcze całkowite. Temperatura od 1 do 5 stopni, w Karpatach około minus 1. Nowym prezesem Trybunału Konstytucyjnego została pani sędzia Julia Przyłębska. Pan prezydent, wręczając nominację, powiedział: chciałbym, żeby Trybunał Konstytucyjny zabrał się do normalnej pracy. Tego sobie pewnie wszyscy życzymy, a z nami jest pan Piotr Łukasz Andrzejewski, były senator, sędzia Trybunału Stanu. Witam serdecznie, panie sędzio, szczęść Boże. Maria Przełomiec, witam Państwa w Polskim Radio 24. Panie sędzio, to wróci do normalności, jak już sędzia Żebiński opuścił Trybunał Konstytucyjny, już wreszcie Trybunał Konstytucyjny. Nie będziemy się nim zajmować, a on będzie zajmował się zwykłymi sprawami. Mam nadzieję, grozi takie przynajmniejszą nasze życzenia, życzenia są pobożne. Natomiast skala oporu przez ten komitet obłędny jest trudna, bo taka kotka trzeba nazywać. I tych, którzy nie są dzisiaj opozycją, tylko są właśnie destrukcją totalną państwa i prawa, będzie trwał. Ja nie popełnię oficjalnych pretekstów, natomiast Trybunał Konstytucyjny ogromnie stracił na tej niewidzimie. Mińskiem, a Warszawą nie zapłacą ani telewizja Bielsat, ani nieuznawany przez białoruskie władze Związek Polaków na Białorusi. Tymczasem kilka dni temu pojawiła się informacja, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamierza odciąć dotację telewizji Bielsat, przypomnę, białoruskojęzycznej telewizji Bielsat, 17 do 5 milionów złotych. Szefowa telewizji Bielsat, Agnieszka Tomaszewska, stwierdziła, że de facto oznacza to koniec tej stacji. Zaprotestowali przeciwko tej decyzji nie tylko polscy eksperci, ale także białoruscy demokratyczni działacze, o czym z Mińska donosi korespondent Polskiego Radia Włodzimierz Pacz. Politycy białoruskiej opozycji na co dzień często skłóceni między sobą są wyjątkowo zgodni co do potrzeby zachowania Bielsatu. Wczoraj liderzy ugrupowań centroprawicowych rozmawiali w tej sprawie z ambasadorem Polski na Białorusi Konradem Pawlikiem. Wincent Wieczorka, jeden z liderów opozycji, powiedział polskiemu radiu, że powstanie Bielsatu było mądrą i długofalową polską inwestycją w stworzenie demokratycznej przestrzeni medialnej na Białorusi. To było bardzo znaczącym świadczeniem dla demokratycznie myślącej części społeczeństwa białoruskiego, która absolutnie nie jest aż tak mała. Właśnie, w Trybunale Konstytucyjnym jest jeszcze sędzia Biernat. To jest sędzia, który pełnił funkcję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, także za sędziego Żebińskiego. No i wsławił się między innymi powiedzeniem, że sędzia Żebiński jest nieśmiertelny. To zadam pytanie, czy Żebiński będzie żył w Biernacie na prezydenta w wyborach 2006 roku. Uważa, że Bielsat jest symbolem solidarności i poparcia Polski dla białoruskiej demokracji, zaś ewentualne wstrzymanie jego nadawania byłoby tragedią dla Białorusi i jej jutra. Przyjdą kiedyś wolne wybory na Białorusi i trzeba będzie je jeszcze wygrać. Dlatego ja uważam, że Bielsat ma tu do odegrania olbrzymią rolę. W tym wszyscy się zgadzają. Podkreślam wsparcia Bielsatowi udzieliła też Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi,
przeciwnie ustawanego przez miejscowe władze. On uważa, że można te abstrakcyjne przepisy konstytucji wypełniać treścią przez sam Trybunał z pominięciem władzy ustawodawczej. I to jest, wydaje mi się, trwanie w błędzie rzeczą diabelską. Może Angelika Borys w internecie zaczęło się odbieranie podpisów pod apelem o zachowanie Bielsatu. Jak pan patrzy na te działania opozycji, na okupację sali sejmowej, na próbę wywołania jakiegoś zamachu i obalenia rządu, z którą mieliśmy do czynienia, czyli także Komisja Europejska zajmuje się sprawą Polski, wypowiedzi polityków, także byłego prezydenta, który ma satysfakcję, że atakowani są ludzie, również przedstawiciele narodu, jakim są posłowie. Jak pan wszystko na to patrzy z punktu widzenia sędziego Trybunału Stanu, to po pierwsze, ale po drugie także współtwórcy konstytucji. Wydaje mi się, że jest to żałosne, jest to żałosne walczenie o pozycję, której pozbawił naród kartka wyborcza tych, którzy dotąd po okrągłym stole korzystali obiema rękami, jak dowodzi afera podsłuchowa z ujawnione treści, jakimi intencjami się kierował i prezydent Komorowski były i cały ten układ, który dzisiaj tak usiłuje wywrócić porządek w Polsce, szukając nawet źródeł za granicą. To przypomina, jak już mówiłem, XVIII wiek, ale tym razem się nie uda zwasalizowanie Polski. Jeżeli by to miało być na ziemi, w tej chwili Bielsat jest dostępny tylko przez satelitę. Należy, bo oni powinni decydować o wszystkim, a nie społeczeństwo i naród. To jest, ociera się o prawo karne. No, jesteśmy bardzo liberalni i ostatnie propozycje o związku dobrocią, nie waham się tego powiedzieć, pojednawcze ze strony prezesa Kaczyńskiego, pani premier czy prezydenta, pokazują tylko jeszcze bardziej złość, że ci ludzie dzisiaj szukają za wszelką cenę konfliktu. Mam nadzieję, że święta może trochę to złagodzą, ewentualnie należy podjąć kroki adekwatne do tej sytuacji, ale to może pomyślimy o tym po świętach, jeżeli refleksja się nie obudzi. Ale może właśnie jest to normalnie, jeżeli ktoś, a tak to chyba należy rozumieć, jeżeli ktoś mówi, że Jarosław Kaczyński nie będzie mógł się swobodnie poruszać po kraju, bo będzie atakowany. Jeśli ktoś mówi, że mamy satysfakcję i niech tak zostanie, gdy atakuje się poseł Pawłowicz, no to jest, ja nie jestem prawnikiem, ale to jest chyba jakieś podżeganie do czynów zabronionych. Tak jest, jest to podżeganie do przestępstw, z tym, że trzeba mediacja czy inną drogę, wtedy kiedy uniemożliwiają działanie parlamentu i obstrukcję parlamentarną w ramach przemocy, bo jest to forma przemocy, jeśli jeszcze wspierana z zewnątrz, albo planowana w Parlamencie Europejskim, bo mówił o tym zresztą, że będzie nie na Aleppo trzeba zwracać uwagę, czy na terrorystów, tylko na ulicę Warszawy, mówił Janusz Lewandowski w parlamencie Minister Waszczykowski tę swoją decyzję ewentualną tłumaczy tym, że szeroki dostęp do telewizji, która może nie będzie aż tak krytycznie jak Bielsa odnosiła się do obecnych władz na Białorusi, ale za to będzie promować demokratyzację pokazywaniem Białorusinom, jak Polska wygląda po 27 latach transformacji, że tak naprawdę lepsze rezultaty niż telewizja ich uposażenia, no diety dawać na biura poselskie, na wszystko, ale dlaczego mamy płacić, a płacimy sporo posłom czy senatorom z racji tego, że wywracają polski system prawny, naruszają prawo karne, czekając, oni celowo prowokują, żeby oskarżyć później, że tu się rodzi władza totalitarna. No bo ale może się to skończyć zbrodnią, tak jak prezydenta Narodowicza, przypominam, zabił fanatyk, ale w Dublinie, że tak samo okna informacyjnego pana Rosiaka w biurze, jak sądzę, mordować Kaczyńskiego, zamordował stronnik właśnie tej opcji, która wzywa dzisiaj do oporu i wzywa do zbrodni, tak powiedzmy to sobie. Wyraźnie wzywają dzisiaj do zbrodni. No, my się nie dajemy prowadzić.
Białostocką. Na razie jedna rozgłośnia ucieszyła się bardzo z likwidacji telewizji Wielsat, czy też zapowiedzi likwidacji ewentualnej, czy też zmian dotyczących telewizji Wielsat. To jest radio i portal internetowy Sputnik. Ja przypomnę tylko, że to jest część takiego koncernu medialnego powołanego z tego czasu przez Władimira Putina, które się nazywa Russia Today albo Russia Siedobna. Polacy nie zasługują na niepokój, Polacy nie zasługują na właśnie, tym bardziej na jakieś burdy na ulicach wywoływane w sposób celowy dla własnych gier przez takich czy innych polityków, którzy, jak rozmawiałem przed chwilą z panem profesorem Rybą, udają, że są na jakimś froncie walki w sali sejmowej, twierdząc, że zimno, że chłodno, niemalże Antarktyda, później pierwsze godziny tam pobędą, porobią sobie selfie, zdjęcia, przesyłania wideo, później idą do hotelu, później idą do łazienki, pomalują się i do studia TVN-u, do TFM, do jakichś tam jeszcze innych sprzyjających im mediów. Żałosna groteska, odrealniona, wspierana przez tych, którym się dzisiaj dobra zmiana w Polsce nie podoba. Dobra zmiana, którą wybrało społeczeństwo. My będziemy to realizować, dlatego że mamy głębokie poczucie słuszności życia w prawdzie i życia w sprawiedliwości. Pokój ludziom w dobrej woli. Niech te życzenia wybrzmiewają jak najczęściej. Panie sędzio, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże we wszystkim i do święta. Cieszmy się. Światło Boże niech spłynie i na nie. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Łukasz Andrzejewski, senator, sędzia Trybunału Stanu i współtwórca Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, był naszym gościem. Możliwie dużego wpływu chce ten wpływ rozszerzyć. To jest rozszerzenie tej koncepcji takiej bardzo popularnej hasło wojny hybrydowej, czyli wpływanie na sytuację. Jak zwykle o tej porze zapraszamy do wspólnego śpiewu godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Czy destabilizowanie, jeśli jest to w interesie Rosji, przesyłanie tych informacji odpowiednio zmanipulowanych, odpowiednio ukształtowanych. No i to wszystko działa stale. Sputnik, Russia Today intensywnie przekazują ten przekaz, tę informację widzianą z perspektywy Moskwy w wielu krajach, również w krajach zachodnich. No i te skutki coraz bardziej widać. To są te subtelne wpływy, one są łączone z szerokim stosowaniem mediów społecznościowych, z szerokim dostępem do właśnie źródeł internetowych, też fabrykowaniem informacji o tym, tym zagrożeniem zajmują się państwa, no nie tylko takie, które byśmy uważali za bezpośrednio obawiające się Rosji, czy uważane przez Rosję za wrogie. Trzecia w ostatnim. No właśnie, to do tego jeszcze wrócimy, ale jest w studiu, odpowiedziałem z to pani Agnieszka Romaszewska. Witam pani dyrektor. Nawiązując do tego, o czym przed chwilą mówił pan Józef Sabak. W tej chwili w świecie rzeczywiście sporo mówi się o rosyjskiej wojnie hybrydowej. Miesiąc temu taki amerykański think tank Atlantic Council opublikował raport o koniach trojańskich Kremla w świecie zachodnim. W tym raporcie są wymienieni różni politycy, biznesmeni, ludzie i organizacje, które mniej lub bardziej świadomie uczestniczą w tworzeniu moskiewskiej sieci wpływów. Polski akurat ten raport nie obejmuje. Ale czy na przykład kwestia Wielsatu może być fragmentem takiej wojny hybrydowej? Znaczy, ja myślę, że oczywiście to jest oparte o spekulacje, no bo cóż ja mogę wiedzieć na pewno, natomiast patrząc na sprawy z punktu widzenia qui bono, prawda, czyli komu przynosi to korzyść, to ja takie odczucie wyraźnie mam, dlatego że cóż my możemy na taką wojnę hybrydową, bo to jest niesłychanie skomplikowane, jak Państwo zresztą przed chwilą to tutaj Pan omawiał,
bardzo skomplikowany rodzaj wojny. Teraz co na to można poradzić? Otóż ja jestem zdania, że jednym z dobrych sposobów radzenia sobie z tym, jak to mówił, mój przyjaciel generał Polko, jest sposobem obrony jest atak. A jakiego rodzaju atak? Otóż atak oznacza przejęcie inicjatywy, to znaczy, że nie tylko, że my także powinniśmy być aktywni z naszym przekazem i ze wsparciem tych sił, które nam są sprzyjające, czyli Zachodowi szeroko pojętemu i Polsce konkretnie. I to właśnie realizował Bielsak. Pani dyrektor, w tej chwili ukazały się już na polskich forach internetowych czy na polskich stronach internetowych opinie ekspertów zdecydowanie krytykujących pomysł zmian w Bielszacie. Krytykował ten pomysł również pan poseł PiSu, pan Michał Dworczyk, który jest przewodniczącym Komisji do Spraw Polonii. Czy pani zdaniem może nie dojść jednak do podjęcia takiej decyzji o zmianach? Znaczy ja cały czas mam taką, ja mam cały czas taką nadzieję. Tutaj myślę, że naszym największym wrogiem jest ignorancja. Mam takie poczucie, że wiedza na temat realnej sytuacji na wschodzie od Polski, na wschód od naszej granicy, jest niesłychanie wątła w Polsce i w związku z tym jest takie jakieś, znaczy dziwne przekonanie, które nawet do końca mi trudno wyjaśnić, kto je rozpowszechnia, ale takie dziwne przekonanie, że Bielsak to jest jakiś tam 20 młodych ludzi, którzy biegają z kamerami, no i być może trzeba jakoś życzliwie się do nich odnieść, dać im jakieś zapomogi, żeby ich utrzymać, no i to jest wszystko. Otóż nie, Bielsak to jest bardzo poważna, myślę, że chyba największa instytucja soft power stworzona przez Polskę przez ostatnie 27 lat. W związku z tym to są nie tylko dziennikarze, to są twórcy, to są dziesiątki ludzi skupionych wokół tego, czego są dowodem jest to, jak bardzo szeroki oddźwięk to ma w społeczeństwie, znaczy potencjalna likwidacja Bielsaków ma oddźwięk w społeczeństwie białoruskim, bo właściwie odezwały się... Ale z jednym zarzutem jest to, że Bielsak ma bardzo mało widów i tak naprawdę bardzo mały zasięg oddziaływania. To znaczy, z kłamstwem, jak powiedział Boś Zeleński, jest trudno polemizować, bo by skłamać wystarczy jedno zdanie, a żeby je sprostować to kłamstwo, to często wystarczy, trzeba powiedzieć 10 zdań. No bo to jest nieprawda. W tej chwili, gdyby tak było, to nasz oddźwięk i w internecie, i w tej całej tej elicie, powiedzmy sobie, intelektualnej Białorusi, nie byłby taki. No jeżeli wypowiadają się po prostu absolutnie wszystkie najważniejsze postacie niezależnego życia publicznego, bo nie mówię już tylko politycznego Białorusi w tej sprawie. I jeżeli my dostajemy od widzów, nie wiem, właśnie z Nowopolocka, Słucka, jakiegoś tam, Słonimia, mamy odzew od ludzi, że te ludzie to słuchają, chcą, że są przerażeni tym, że to jest likwidowane, to taki białoruski Piemont. W jakimś sensie takie miejsce, gdzie mają poczucie, że to jest ich własne jedyne, no to ja mam nadzieję, że to wpłynie jakoś na opinię tutaj u nas w kraju. To znaczy, ta ignorancja zostanie przezwyciężona, bo ja wobec tego nawet nie wiem, co mówić na takie straszne bzdury właśnie w postaci tej niska oglądalność. No mnie ostatnio podano, że oglądalność w 2015 roku Bielsatu była podobno 1,7%, bo tak zostało zmierzone, po czym po bliższych badaniach, które ja zbadałam, co to za badania, doszliśmy szczegółowo do tego, okazało się, że są badania przeprowadzone w wielkich miastach. A od dawna, od lat już wiadomo, że większość naszych widzów oglądających nas przez telewizor, a nie przez internet, to są widzowie w małych miejscowościach i wsiach. W związku z powyższym, jak ktoś zbada... zbadał widownię tylko w dużych miastach, no to rzeczywiście mogła mu być zaniżona. Po drugie też jest kwestia tego, jak się ma stosunek do wysokości zwrotu, prawda? Bo dla laika może się wydawać, że myśmy powinni mieć 30%, prawda? Ale 30% nie występuje w przyrodzie. Każdy, kto zna się trochę na telewizji, wie, że to nawet w przypadkach telewizji, które nie są dostępne w kablu, jest bardzo rzadkie. Także tak to wszystko wygląda. I jest jeszcze jeden aspekt, który
chciałam poruszyć, jeśli pani pozwoli, to znaczy aspekt języka białoruskiego. Tak, to jest bardzo często, że jednak większość Białorusinów mówi po rosyjsku. Zdecydowana większość. No i rzeczywiście tak jest. I rzeczywiście tak jest, nie mamy żadnej wątpliwości co do tego. To nie jest tak, że ja przez te 11 lat zajmowania się Białorusią nie zauważyłam tej kwestii. To jest bardzo świadoma polityka Biełsatu, polityka, gdzie ten język jest naszym takim znakiem firmowym. Ale to, że on nie jest głupim znakiem firmowym, on jest oczywiście stosowany bez fanatyzmu. My też rozważaliśmy wprowadzenie kilku programów w języku rosyjskim, przemieszanie jednego z drugim troszkę, no ale nie rozważaliśmy w ogóle rezygnacji języka białoruskiego. Otóż dla mnie bardzo dobrym przykładem tego jest, że McDonald's w tej chwili w Białorusi przechodzi m.in. w swojej komunikacji z klientami na język białoruski. Powiedzmy sobie szczerze, McDonald's Białoruś myślę, że nie zajmuje się specjalnie świadomością narodową Białorusinów. McDonald's zarabia pieniądze tam na Białorusi i myślę, że wyszło mi z badań marketingowych, że to im dobrze zrobi. No więc rozumiem, że dobrze to robi McDonald'sowi przejście na białoruski, a telewizja polska w tym czasie ma zrezygnować z kanału, który nadaje po białorusku od 9 lat. Tak, chciałam teraz wrócić troszeczkę z Białorusi na szerszą arenę i do wojny hybrydowej, rosyjskiej wojny hybrydowej. Jaki wpływ, żeśmy ustalili, że wpływ na Białoruś może mieć, ale czy ona również nie ma pewnego wpływu na polsko-litewskie, przede wszystkim polsko-ukraińskie stosunki? Ja chcę przypomnieć tylko, że ostatnio lider takiego ruchu narodowego w interpelacji skierowanej do premier Beaty Szydło, pan poseł Winnicki, pytał między innymi, jakie konsekwencje natury militarnej wyciągnie wobec Republiki Litewskiej Polska za ignorowanie głosów Warszawy. No to są jakieś absurdalne i aberracyjne wypowiedzi po prostu, które są skrajnie nieodpowiedzialne. Należy uznać, że są to wypowiedzi całkowicie marginalnego ugrupowania. Tak, że to sprawa nie jest taka wcale marginalna, jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie. Na przykład tutaj chciałam zapytać pana Sodaka, właśnie na ile to jest poważny problem? To jest poważny problem, zwłaszcza, że takie głosy ekstremalne i marginalne są zawsze intensywnie podgrzewane przez te wszystkie media i formy komunikacji, bo to się tutaj troszkę zamykamy w pojęciu media, ale w tej chwili media to jest internet, tak jak Raszewska mówiła. Biełsat jest obecny w internecie, to znaczy, że każdy człowiek posiadający dostęp do internetu jest w stanie obejrzeć tą audycję, nie mając do niej dostępu w telewizji. Tak samo jest generalnie z przepływem informacji. Wszystkie informacje, które mogą skutecznie zakłócić kontakty między dowolnymi dwoma krajami znajdującymi się w zainteresowaniu Moskwy, momentalnie będą zakłócone. No więc ja właśnie chciałam tutaj dodać, że nie wiem, czy państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że te ostatnie awantury, które miały miejsce w weekend, w weekendu w Warszawie, rosyjskie media przedstawiły w sposób szalenie interesujący. Myślę tutaj o rosyjskiej telewizji. Mianowicie Rosja 24 napisała, zaanitowała materiał, w którym jako jeden z głównych powodów było, drodzy państwo, protesty przeciwko zniesieniu wiz dla Ukraińców, dlatego że, jak wyjaśniła swoim widzom rosyjska telewizja, Polacy obawiają się ukraińskich gastarbeiterów. Z kolei inny pierwszy kanał do rosyjskiej telewizji stwierdził, że były to demonstracje przeciwko ustawie obniżającej emerytury dla emerytowanych żołnierzy. No i to się świetnie wpisuje w taką hybrydową logikę, bo tak, to rzeczywiście. Bo jak wiadomo, jeden z tematów, którymi żyją wszyscy na Zachodzie, a troszkę na skutek tego też propaganda rosyjska, to że oczywiście cały Zachód obawia się imigrantów. No, Polska się nie obawia imigrantów arabskich, ale świetnie się nadają do straszenia imigranci ukraińscy i pokazanie, jak to Polska się obawia tych Ukraińców. Podobnie jeśli chodzi o emerytury. No mówmy się, że w Rosji i w krajach powinowatych było nas
Wojtkowi Rydzyckiemu. Koncepcja odbierania żołnierzom emerytur to jest... Na zakończenie, Drodzy Państwo, została nam minuta. Na ile skuteczne są wysiłki Rosji? Ja nie mówię tylko o Polsce, ale mówię również o Zachodzie. Mieliśmy awanturę w Stanach Zjednoczonych z wyborami, mieliśmy wystąpienia szefów wywiadów niemieckiego, brytyjskiego i szwedzkiego, o czym pan wspomniał na początku audycji. Rzeczywiście o co chodzi Rosji? Chce zdestabilizować Zachód. Rosja chce atomizować maksymalnie to, co się dzieje na Zachodzie, czyli najlepsza opcja dla Rosji to jest maksymalne zatomizowanie struktur Unii Europejskiej, NATO, a w szczególności tych rejonów przylegających do strefy wpływów rosyjskich. Pani Agnieszka ma 20 sekund. Ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o Polskę, to zasadniczym celem jest absolutnie zdestabilizowanie i fundamentalne zepsucie relacji z sąsiadami, a zwłaszcza z sąsiednimi społeczeństwami, bo jak wiadomo, rządy przemijają, a społeczeństwa zostają. Pewne opinie też zostają. Po kolei możemy to oglądać na Ukrainie, nie daj Panie Boże, również na Białorusi, a także na Litwie. Drodzy Państwo, myślę, że również destabilizowanie sytuacji wewnątrz Polski. Dziękuję bardzo moim dzisiejszym rozmówcom. Państwu życzę spokojnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, a naszym politykom trochę rozsądku. Przypominam, spojrzenie na wschód, jak zwykle w środę o 17.35. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy Polacy byli narodem stworzonym do rodziny w 1936? Czy powinniśmy stworzyć wiele film rodzinnych? I kto nam w naszych dziejach tym przeszkadza? O tym wszystkim będę rozmawiał z Katarzyną Gierczak-Grupińską, prezesem Fundacji Filmy Rodzinne i Andrzejem Sadowskim z Centrum im. Adama Smitha. Serdecznie zapraszam. Wiktor Świetlik. Nost Kleopatry dziś o godzinie 23. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kafka. Jest kompromis w sprawie Teatru Polskiego. Obecny dyrektor Cezary Morawski ma zostać w teatrze. Ugoda między zwaśnionymi stronami zakłada, że w miejsce dyrektora powołano by zarząd dwuosobowy. Zasiadałby w nim dyrektor administracyjny oraz artystyczny. Aby jednak podobny scenariusz mógł być realny, potrzeba zgody Ministerstwa Kultury z marszałek województwa Cezary Przybylski. Mówiliśmy o dyrektorze artystycznym, rozpatrując różne warianty, w tym również możliwość pozostania dyrektora Morawskiego na stanowisku dyrektora naczelnego. Marszałek dodał również, że będzie próbował przekonać Cezarego Morawskiego do odstąpienia od zamiaru zwolnienia 12 pracowników Teatru Polskiego, ale decyzja ostateczna i tak będzie należała do dyrektora. Pracodawcą jest dyrektor teatru. Zgodnie z prawem jest jeden pracodawca. To dyrektor instytucji, kwestie związane ze stosunkiem pracy należą do pracodawcy. Z tych ustaleń po części zadowoleni są aktorzy protestujący, bo ich zdaniem większość sztuk z repertuaru nie będzie mogła być wystawiona bez aktorów, którzy mogą niedługo stracić pracę, mówi Igor Kujawski. Ta czwórka jest trzonem naszego zespołu i twarzami naszego zespołu. Absolutnie cały poprzedni repertuar, poza dwiema farsami i sztukami mało obsadowymi, jest do kosza. Łącznie z dziadami, ze wszystkim. Do kosza. Zdaniem Stanisława Melskiego, aktora, który popiera Cezarego Morawskiego, konflikt nadal nie jest rozwiązany, bo zdania w sprawie kompromisu nadal są podzielone. Tak, żeby tutaj nie sugerować, że są jakieś rozwiązania. One są w dyskusji, ponieważ jest trudna sytuacja w teatrze, bo jeśli nie będzie akceptacji, jak to w tej chwili jest, no to rozmowy są bezprzedmiotowe. Aby zwolnić Cezarego Morawskiego z pracy, potrzebna byłaby zgoda Ministerstwa Kultury, które w ponad połowie, bo w kwocie ponad 5 milionów złotych, finansuje działalność Teatru Polskiego. Od chwili powołania na stanowisko dyrektora Cezarego Morawskiego w Teatrze Polskim trwa spór. Przeciwko tej nominacji wystąpiła część zespołu, wrocławska publiczność teatru i niektórzy ludzie kultury. Konflikt zaognił się w ubiegłym tygodniu, gdy Morawski ogłosił zamiar zwolnienia 12 osób, w tym 4 aktorów. Od kilku tygodni w urzędzie prowadzone były rozmowy na temat odwołania dyrektora, w których uczestniczyli kluczowi urzędnicy oraz grupa radnych. Jak dowiedziało się Polskie Radio Gdańsk, znany bokser Dariusz M. został zatrzymany przez policję. Mężczyzna miał awanturować się w mieszkaniu w gdańskiej dzielnicy Nowy Port, a o interwencję poprosiła prawdopodobnie jego żona. Według nieoficjalnych informacji reportera Radio Gdańsk, przy 48-latku znaleziono nieznaczne ilości narkotyków. Zostały przekazane.
przekazano do badań. Bokser siedzi w policyjnej celi i nie usłyszał na razie żadnych zarzutów. Funkcjonariusze zbierają dowody w jego sprawie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 5:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Zapraszam na magazyn Świat w powiększeniu. Razem ze mną w studiu dr Agnieszka Łada, która kieruje programem europejskim w Instytucie Spraw Publicznych. Prosto po powrocie z Berlina, niemalże prosto z pociągu z pani w naszym studio. Berlin wciąż wstrząśnięty tym. Wszystko na to wskazuje celowym atakiem na jeden z jarmarków świątecznych. Weihnachtsmarkt jest taki symboli Berlina przedświątecznego. Takich jarmarków jest dużych kilka w Berlinie, mniejszych pewnie dziesiątek. Berlin nie wydaje się jakoś poruszony, znaczy ludzie na ulicach zachowują się zupełnie normalnie, zupełnie tego wszyscy nawołują, że żyjmy dalej, chodźmy na zakupy, przygotowujmy święta, nie dajmy się zastraszyć. I to, co się dzisiaj działo na ulicach Berlina, jak widziałam, otwarte już jarmarki świąteczne, znowu otwarte, wczoraj były zamknięte. Nie da się dostrzec tego, że coś się wydarzyło. Oczywiście policji jest troszeczkę więcej na dworcach, w takich miejscach, gdzie są ludzie, no i przede wszystkim wokół miejsca, gdzie wydarzył się ten zamach. Natomiast po takim wczorajszym faktycznie no, poruszeniu emocjonalnym, kiedy każdą rozmowę zaczynało się nawiązując do tego ataku, dzisiaj nie można było powiedzieć, że Berlin jakoś specjalnie reaguje. No i dobrze, trzeba żyć dalej, trzeba pokazać, że nie damy się zastraszyć terrorystom. Niemcy jakby wychodzą naprzeciw temu, co się mówi w mediach, do czego nawołują też służby. No to już jest drugi w ostatnim czasie taki zamach terrorystyczny w Niemczech. Mieliśmy w latem w Monachium, na przedmieściach miasta, najpierw w restauracji takiej popularnej sieci fast foodowej, potem w holu centrum handlowego strzelaninę. Okazało się potem, że ogień otworzył bardzo młody człowiek, niespełna 18-letni, o korzeniach i niemieckich, i irańskich, ale to akurat nie miało najmniejszego znaczenia, bo on wyszedł strzelać do ulicy z hasłami podobnymi do Andersa Breivika, norweskiego terrorysty, i strzelał głównie do osób o ciemniejszą odcieniu skóry, zabił w efekcie Turków, Romów i jednego mieszkańca Kosowa. Tym razem wiele na to wskazuje, że zamachu mógł być dziełem, jeśli rzeczywiście był to zamach, bo ci śledczy wciąż jeszcze tego tak do końca jednoznacznie nie stwierdzają, wciąż mówią tylko o znamionach zamachu, że jednak za to mogło stać państwo islamskie, które już wzięło odpowiedzialność za ten zamach. To jednak coś zmienia. Handelsblatt napisał, Niemcy straciły niewinność. Faktycznie to dużo zmienia. Zmienia, bo na razie wszyscy mówili o tym, że coś się wydarzy. Ja podczas miesięcznego ostatniego pobytu w Berlinie właściwie co najmniej co drugi dzień rozmawiałam na ten temat, że zbliża się kampania wyborcza, że na pewno różne siły będą chciały wzburzyć atmosferę w Niemczech, będą chciały, żeby populiści urosli w siłę. W związku z tym Niemcy były przygotowane tak mentalnie, że coś się może wydarzyć. Ale podkreślało się z drugiej strony, że niemieckie służby są po prostu lepiej przygotowane do przeciwdziałania tym zamachom niż na przykład francuskie. I stąd na razie tych zamachów nie ma, no mieliśmy bardzo dużo aresztowań w Niemczech. Tak, i trzeba pamiętać, że dużo meczów było udaremnionych. Nie wahali się Niemcy odwołać meczu międzypaństwowego Niemcy-Holandia na 15 minut przed pierwszym wyjściem, choć nie potwierdziły się żadne potem informacje o zamachu. Niemcy nie czekali, ewakuowali stadion w 15 minut. Tak, i też inni podejrzani byli chwytani jakichkolwiek pojawiający się w nas upodobanie, jeśli nie ma na względzie Bożej chwały, należy szybko odrzucić z miłości do Jezusa Chrystusa. Taki symbol, nie tylko symbol na przykład, Berlina, bo ten jeśli pojawia się upodobanie Berlina, do oglądania i słuchania tego, co ulicy, nie prowadzi do pomnożenia chwały Bożej, pamięci, należy jest z tego zrezygnować. Wojny światowej i gdy zaś chodzi o pragnienia, gdy, no, jest znany powinniśmy skłaniać siebie samych zawsze ku temu, co gorsze.
Mimo radości, oczekiwania na pokój, oraz na radość, nie pragnąć niczego innego jak tylko takiego radosnego, bezczelnego świętowania, radości, kolorów, zapachów, światełek. Więc atak w to miejsce też jest takim podwójnym atakiem. No i w końcu jest atak, który wydarza się w roku, który poprzedza kampanię wyborczą w Niemczech, kiedy losy polityki niemieckiej będą się ważyły. I oczywiście uderza wprost ten sposób polityka Angeli Merkel. Wszyscy mówią, że przed zamachem było mówione, że poczekajmy, każdy zamach niestety może zmienić losy polityki niemieckiej. Zobaczymy, jak to będzie. Pragnąć ogłoszenia serca z każdego uczucia, które wybory dla Europy w przyszłym roku. No będą głosowali też Holendrzy, to jest mniejszy kraj, mniejszy rangów Unii Europejskiej, mniejszej wady też, choćby z powodu swojego rozmiaru. Czy te wybory rzeczywiście mogą być, no jeśli nie sukcesem, to dużo lepszym wynikiem takich partii jak Alternative für Deutschland, Alternatywa dla Niemiec. No partii, która w poprzednich wyborach przyjąć bez wyjątku wszystko, co pochodzi z jego rąk. Wyborczego. Nawet no teraz na pewno przekroczy, to nie ulega wątpliwości. Pytanie jest tylko, ile procent dostanie i co to będzie znaczyło dla koalicji rządowej. Po prostu nie jest wiadomo, kto utworzy rząd. Nada Angela Merkel i jej chadecja przeważa w sondażach, ma szansę na wygraną, ale czy zdoła utworzyć rząd, czy to będzie znowu wielka koalicja, która już się znudziła Niemcom, która jest posądzana o to, że niewiele robi, no bo to jest wielki jeden kompromis, czy to będą siły lewicowe z zielonymi, no i właśnie, i na ile obecność AfD w Bundestagu będzie wpływała na niemiecką politykę, jak będzie silna AfD, no w tym momencie wiadomo, że wejdzie i taki zamach mógł dodać jej sił. No, tutaj są bardzo negatywne komentarze, że politycy tej partii naprawdę tuż po zamachu, on się wydarzył po 20, śledząc media, naprawdę jeszcze tego wieczoru było słychać już głosy tych populistycznych polityków mówiących, że jest porażka Angeli Merkel, jakby nie czekających z takimi analizami na to, żeby chociaż troszeczkę ten smutek i tragedia została zapomniana, tylko od razu krytykujący tak bardzo populistycznie. W związku z tym na pewno oni będą to wykorzystywać. Zabrzmi teraz tragicznie, ale muszę powiedzieć, że zobaczymy, co jeszcze czeka ten kraj. Ja się obawiam, że to może być nie ostatnie tego typu wydarzenie i czym bliżej wyborów, tym bardziej ono na nie wpłynie. Zobaczymy, jak to wpłynie. Na pewno Angela Merkel będzie miała coraz większe problemy. Tym bardziej, że tego typu ataków, jak atak z użyciem ciężarówki, no im jest trudno zapobiegać. To nie są ataki przygotowywane tygodniami przez dużą grupę ludzi, to nie są ataki, gdzie trzeba kupić broń, materiały wybuchowe. To wystarczy właściwie decyzja podjęta rano, skuteczne porwanie ciężarówki. Można tak jak w Nicei, czy tak jak w Berlinie, po prostu wjechać w tłum. Krótko po tym zamachu zatrzymano bardzo młodego Pakistańczyka. Przez kilkanaście godzin Niemcy żyły przekonani, że to on był sprawcą tego zamachu. Ostatecznie okazało się, że prawdopodobnie nie był tam wypuszczonego nawet. On po prostu biegł w okolicy tego uderzenia, co jest dość naturalną reakcją po prostu uciekania. No i teraz poszukiwany jest młody Tunezyjczyk, a dlatego, że znaleziono dokumenty na jego nazwisko w szufladce tej ciężarówki. To może znaczyć, że jeśli okaże się, że na tym zamachem rzeczywiście stały osoby ze społeczności islamskiej, że państwo islamskie nie tylko przyznało się do tego zamachu, ale także rzeczywiście jest za niego w jakimś sensie odpowiedzialne, to czy to może być reaktywacja na przykład ruchu Pegida, który trochę jednak już osłabł w Niemczech. Mieliśmy rok temu, półtora roku temu całkiem duże marsze w Berlinie czy w wielu innych miastach, potem to trochę osłabło. Na pewno tak, tutaj te siły na pewno będą coraz bardziej aktywne i tutaj oczywiście nie można spekulować, dokumenty mogły być ukradzione, tak jak ta ciężarówka, tak? To mógł być przypadek, w sensie albo nie przypadek, tylko celowo zamierzone, żeby rzucić podejrzenia na kogoś innego. Natomiast na pewno, jeżeli się okaże, że sprawcą był uchodźca czy cudzoziemiec mieszkający w Niemczech, to to nas to jeszcze wzmocni. No tak czy siak, już teraz można powiedzieć, że i Pegida, i AfD będą rozpuściła i wszyscy, którzy będą się sprzeciwiać imigrantom, będą mieli po prostu twarde dowody, że robią słusznie. Strach będzie. Natomiast to nie jest tak, że Niemcy, to będzie nie wpływ na politykę, natomiast
sprawę, bo zrobiono bardzo szybko sondaż reprezentatywny wśród mieszkańców Niemiec i z niego jasno wynika, że Niemcy nie boją się chodzić na jarmarki czy na jakieś zgromadzenia duże masowe. Prawie 90% respondentów mówiło, że nie, że oni nadal będą chodzić. Połowa z nich mówi, że będzie miała obawy, ale i tak pójdzie. To też pokazuje, że niemieckie społeczeństwo mimo wszystko nie daje się zastraszyć i o to też chodzi, żeby nie dać się wpędzać w panikę, bo właśnie o taką panikę chodzi terrorysta. Wydaje mi się, że to zamach terrorysta na takie promienie wzbudził dużo mniej emocji niż ataki w Paryżu. Oczywiście te ataki w Paryżu niosły sobą dużo więcej ofiar, one były duże, skoordynowane, one były oczywiście bardzo krwawe, ale Francja rzeczywiście tu zatrzymywała się w szoku. Niemcy radzą sobie z tym razem. Tak, też mam takie wrażenie, że faktycznie będą wśród Niemców przez te ostatnie tygodnie, no i tuż po zamachu, tak? Kiedy żyliśmy kiedy wymienialiśmy się informacjami, pisaliśmy do siebie, czy idzie wszystko w porządku, czy się nic nie stało, były takie reakcje wzajemne. I dzień później, kiedy się o tym rozmawiało, to było takie raczej z takim zatroskaniem o losy świata, o to, co się dzieje i same, którą podążę, niż taka panika i emocje. Ja przechodziłam do tego miejsca rano następnego dnia, żeby się na chwilę zatrzymać i pomodlić, to widziałam stałe grupy ludzi, składano kwiaty, natomiast to nie były jakieś masowe zawodzenia, jakieś okrzykiwanie, miasto żyło normalnie mimo wszystko. I te wszystkie komentarze były takie bardzo stonowane i racjonalne. To jest taka jednak niemiecka kultura, kiedy tych emocji się aż tak nie pokazuje, kiedy